Nazywam się Zofia Szłapowa. W grudniu skończyłam 100 lat w Kętach. Moi rodzice się też urodzili w Kętach. Tak. Mieszkaliśmy na ulicy Klasztornej. Zaraz pierwszy budynek za tym murem klasztornym. I tam były cztery rodziny, cztery domki. I to było całe otosze Kęt, bo to... Dzień, gdzie my nie szli, sklepy były w rynku, jeżeli były. A tak to nie wiem. Dzieci się bawiły kamyczkami na drodze, liśćmi te leciały z drzewa. Chłopcy strugali z wierzby jakieś tam, robili zabawki. Nie było zabaw żadnych, nie było żadnych urozmaicenia dla dzieci. Nie było przykładu, żeby im pokazać. No, po prostu dzieci tych żyły w takiej ciemności jak my. Wszyscy jednakowo. Nie miałam nic dobrego, proszę pani. W 1938 roku miałam ślub. W 1939 wojna wybuchła, córka się urodziła. W 1940 zabrali męża, bo na przymusowe roboty to było obowiązkowe. A w 1940 roku w grudniu już dostałam zawiadomienie, że nie żyje. W Niemczech zmarł. Taki był mój los. Zostałam sama z dzieckiem, ze swoją biedą. Dzień po dniu się szło do roboty ze suchą kromką chleba. Dzień po dniu, jak to długo trwało. W butelce czasem była herbata z mlekiem, a czasem czysta herbata. I to było na jedzenie, na te 8 godzin do pracy. I nie tylko ja. Wszyscy tak, bo tamte kobiety ze wsi było dużo, to one swojski chleb przynosiły. A tak przechodząc, patrzyłam, jak mężczyźni siedzieli, jedli śniadanie, przerwa była. Mimo woli zauważyłam, mężczyzna miał jakąś deseczkę, coś miał. I kawałek tego swojskiego chleba. A to miał taki kawałek słoniny, to zapamiętałam. I on ten chleb już miał ukrojony. Taki moment zobaczyłam. Chleb już ukrojony i ukroił się plaster tej słoniny. Położył na tym chlebie i jeszcze widziałam, że kroił drugi plaster. Znaczy też tak jedli. Mężczyźni nosili takie bańki, były blaszane to było. Oni to nosili po prostu obiad w tej bańce. Tam były takie piece na dole w budynku, że w tym piecu się paliło coś, tam te chłopy grzali w tych swoich garnuszkach. W ogóle na terenie Kęt. Cisza, wszystkiego, nic nie ma, pustki, sklepów, żadnych, bo w 1939 roku to było miasto żydowskie. Wszystkie Żydy wyjechały, Niemcy resztę podbrały. Była cisza, była bieda, nędza. Sklepów nie było, nic nie było. Piekarnie jakoś się poruszyły, że był chleb. A mleko czy nabiał, to kobiety tam ze wsi gdzieś przynosiły w bańkach to mleko, czy tam jajka, czy coś. Kompletnie fabryki stały puste. Nic nie pracowało się, nic.
nie było roboty po prostu. Była bieda, była nędza. No i jak mówię, nie było sklepów. Rynek był pusty. Potem się odważył taki Walarus, nazwiska, no, otworzył taki spożywczy mały sklepik. To tam mogliśmy kupić tamten, to kilo cukru czy butelkę mleka. I potem następny sklepik jakiś ze starszą odzieżą ktoś tam otworzył. Ale resztę pustki były. Chleb można było kupić w takim sklepie. Nawet z początku bułek nie było, tylko sam chleb. Taki razowy, ciemny chleb. A później ktoś otworzył na samym końcu Krakowskiej, tam było jeszcze sklep z piwem, to pamiętam, że zwołali chodź do Tomka na piwo, to tak się słyszał, zwoływali się. Po tej stronie, gdzie poczta, ktoś otworzył mały sklepik, jakby pasmanteria, coś takie drobiazgi. Sąd, jak zwykle, ten budynek był, a następny był po Ryngierze, po Żydzie, sklep z piwem. Ten był zawsze przyjęty dla pierszków, miłe przyjęte. No to czasem taki chłop ze wsi przyjechał na koniu po piwo, żeby się napić piwa. Jeszcze był następny sklep, ja tak w koło idę. To potem było pasmateria też i spożywczy sklep otworzył Krzysztoforski, więc tam był spożywczy sklep. Tam chodziliśmy z butelką po naftę, bo on tam miał tą baryłkę z tej nafty. Bo przecież miasto nie miało światła elektrycznego, tylko lampki i świeczki. A potem już była apteka, od dawna pamiętam, że Sokarski się nazywał. I dalej jest chyba pod tą nazwą, nie wiem. A potem były puste budynki, puste, aż był sławny ten Zaręba, co miał te kiełbasy, no. A i potem już był magistrat, to teraz prezydium, a to był magistrat. I to był cały goły rynek, pusty, kamieniami wysadzone jak kocie łby i nic nie było. Na rynku powoli ci staganiarze, oni ustawiali te budki swoje na rynku. Gdzieś jakieś tam sprzedawali, to jakiś szef z buty sprzedawał, jakieś inne, jakieś przyrządy rolnicze, jeszcze jakiś tam krawiec coś tam ofiarował. Ale jeżeli chodzi o jedzenie, to był tylko ten Walarus. Poza tym nigdzie się nic, no i u tego Zaręby można było kupić jakieś mięso wołowe. O kiełbasie się nie słyszało. O tym się nie wiedziało, że jest. Więc początek to był to, co zostało. To nie skradli Niemcy albo Rosjanie, to jeszcze ci fachowcy, robotnicy przeszukali te magazyny i z tych resztek wełny utworzyli jakieś resztki materiałów. I to sprzedawali i także z początku nie płacili.
nam za robotę nie płacili, bo ja już pracowałam. Tylko co pewne, zliczyli punkty, tyle zrobione. I potem za te punkty, jak sprzedawali te resztki, należało mi się powiedzmy 2 metry materiału. Albo 3, zależy ile tych punktów. I z tymi materiałami tośmy poszli na targ, żeby to sprzedać. Bo za robotę nam nie płacili. Nie miał kto płacić, no. Nie było trudno. Wyszłam z materiałem tak na ręce, dumna, że coś niosę. Zaraz mnie mężczyzna spotkał, ile pani za to. Ale już były takie przekupki, co nas ćwiczyły. No to aha, no, oglądnął. No poszedł dalej, wrócił się, kupił. Było do sprzedania i kupowali. No to nie był może pierwszej jakości materiał, ale ten czas był wartościowy. I ja tam pracowałam w fabryce w polu, za cmentarzem. A co tydzień zebranie mieliśmy jakieś u dyrektora. Idziesz, kup po drodze w ćwiartkę. Kupiłam. Leberka się nazywała. A pani nie wie, co to jest leberka. No, to była pasztetówka. Więc kupiłam jej po drodze ten pęć deka tej leberki. To było tego 2 plasterki tej leberki, takie grubsze plasterki. To była, pozwoliła sobie, bo dzisiaj był dzień wypłaty. Tak się żyło. Znaczy była ta nauka, była. Ale skrócony czas był i takie nieuregulowane było jeszcze. No. Ale normalne dzieci szły do szkoły. Uczyły się, do szkoły chodziły. Pół szkoły było przed wojną. Męska, a pół żeńska. I po wojnie jakiś czas też tak zostało. Że chłopcy uczyli się w tym pierwszym budynku, tej połowie pierwszej, a w drugiej dziewczęta. Także nauka była w dalszym ciągu. Idzie ksiądz, leć, pocałuj go w rękę. No. Nie uwierzyłaby pani? Wierzy pani? No. Przecież ksiądz nie miał prawa przejść, żebym go w rękę nie pocałowała. To był mój obowiązek, mam go w rękę pocałować, bo on idzie. A on też wyciągał rękę z kieszeni. Takie było nastawienie. Spotykałam jako uczennica, może nie wiem, której piątej czy której klasy. Spotkałam moją panią nauczycielkę, miałam obowiązek się nisko ukłonić i powiedzieć jej całuję rączki. Czy to było mądre? Jaka to była głupota ludzka. Ale młodzież się dużo nauczyła i młodzież dąży, młodzież chce. Mamy bardzo młodzież zdolną. Nie mówiąc o tym, że ta młodzież nasza jest piękna. Jest, młodzież jest piękna. Przypuśćmy, niedaleko szukać jeden, drugi. Choroba, skąd się takie dziecka wzięły? W Kętach zam. To tam budowali jakieś części zamienne do motorów czy coś. ZML nie ma już żadnego, nic więcej.
Nic się nie postawiły kęty, nic. Burmistrzów się zmieniało, zresztą młodzież to pamięta. Burmistrzów taki, aż taki, aż taki, aż. Żaden nic się nie przystawił. Została fabryka Zajączka i tyle. A potem to sprzedali. A teraz to Chińczycy mają. To był ten budynek naprzeciw szkoły. To pani. Rzemiosła jakie były. Szewcy czasem te budki na rynku sprzedawali. No to sprzedawali te budki. A poza tym żadnego innego rzemiosła. No. Jakie to było dziwadło, że bloki budują. Jakie to było oburzenie nawet, co oni to robią. Co to robią? I nikt tu nie chciał mieszkać, a potem się spodobało wszystkim. Spodobało się. I potem mówili, jak to dobrze ten Gierek. Potem się wspominało Gierka, bo to on był kombinatorem. On był przecież najważniejszy, co on to wynalazł, tą budowę. Ogólne zadowolenie z tego, co jest. No bo co mam? Świat się dzieli, ludzie psioczą. Jedni chwalą, inni przeklinają. Niestety takie życie jest. Tak jest. I jak kto może, tak do przodu się pcha. Bo trzeba siłą, siłą i głową myśleć. Niestety takie czasy są. Jak to przeżyć? Już parę pytań było. Ja mówię, że mnie po prostu bieda zahartowała. Bieda mnie zahartowała. I człowiek w tej biedzie żył, nie czuł, ile ma lat. Ja przecież nie wiem, kiedy ja miałam 50 lat. A powinnam to pamiętać dobrze. Po prostu nie było czasu myśleć o sobie. Bo była wiecznie bieda, było źle. Teraz chleb już jest dobry, masło jest dobre, serek żółty czy serek biały od gospodyni, a wędliny najzwyczajniejszą kiełbasę krakowską. No i tej leberki kawałek. Tej leberki, no.